Dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie Inner Warsaga. <głos> <głos> bo tutaj na kanale Inner Warsaga dzieje się wszystko: są czasami moje filmy, są czasami goście. Dzisiaj też jest gość, jest ze mną Konrad Topolski. E, I z Konradem jest bardzo ciekawa historia, bo w sumie znamy się od nie wiadomo kiedy, ale się w ogóle nie znamy. <noise> Więc. Jest to bardzo dobra okazja, żeby uskutecznić sobie rozmowę, która myślę, że będzie wartościowa nie tylko dla nas nawzajem, ale także dla całej społeczności i Taki dasz etap. Sobie radę, dasz sobie radę, no. dasz sobie radę. Kurwa, to przez to Tak. A Czym się różni szaman od schizofrenika? Mm, że jeden jest na zewnątrz, a drugi nie? Szaman kontroluje doświadczenia. Mm. <laughs> Wszyscy jesteśmy szaleni. Od wielkich mięśni dźwigania ciężarów do połączenia z wszechkosmobytem. To od sterydów. <laughs> Wieczne trzymanie się tego, co znasz, no, będzie się trzymało cały czas w miejscu i w lęku przed tym, czego nie znasz. Otarłeś się o szaleństwo na swoich tripach? Tak. Jakby nie, nie, nie człowiek, w którym pracuję, to parę razy bym myślał, że już nie wrócę, nie? Stąd więc tak się stało, że jesteśmy znowu w Warszawie. Znowu w tym pięknym studio. Tym razem nie ma tutaj pianina, ale jest kwiat. Nie ma pianina, bo wiking zjadł. Tak, bo zjad. nie ma też karola, ale jest Konrad. Postaram się jakoś dzielnie go zastąpić. Mhm. Więc dziękuję Ci za zaproszenie. W ogóle bardzo miło mi spędzić piątkowy wieczór czy popołudnie z tobą. Ostatnio spędziliśmy sobie piątkowy wieczór. Mhm. Wspólnie, co też było niesamowitym niesamowitym czasem, już mieliśmy możliwość trochę pogadać mm -hmm. o tym, czy my się w ogóle znamy, czy się nie znamy. Tak. No i nie znaliśmy się kiedyś. Mieliśmy o sobie <laughs> wyobrażenie, i teraz też realnie się nie znamy. Mamy o sobie jakieś tam wyobrażenie. I ostatnio zaczęliśmy się poznawać. I to była bardzo, bardzo fajna rozmowa dwóch osób, które były chyba w bardzo podobnym miejscu mhm. w swoim życiu i są zupełnie gdzie indziej. Zróbmy sobie tutaj takie może małe tło. Recap. Recap, z, z kim ja w ogóle tutaj siedzę? Wiemy, że jest Konrad, wiemy, że jest bardzo przystojny. <grym 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 I teraz skąd on się tutaj wziął? My się z Konradem poznaliśmy, będzie 7 albo 8 lat temu. Tutaj na Łazienkowskiej, na stadionie Legii, był event Cancer Fighters. Tak jest. Cancer Fighters wydziała do dzisiaj, to bardzo dobrze. Pozdrawiamy chłopaków. Niech im się wiedzie jak najlepiej. E, bardzo fajna fundacja, która zorganizowali wtedy wykłady. E, gdzie żywieniowe. Wstęp... Tak, tak, żywieniowe wykłady, i tam byłem, e, występowałem razem z Kamilem Koczwarą, z którym kiedyś działałem. Również pod brandem Barbell Brothers, nie? Pamiętam, że się wtedy już kojarzyliśmy w internetu. Barber Brothers kojarzyło, że jest taki Konrad Topolski, a Konrad Topolski kojarzył, że są takie hamy w Poznaniu, trójboiści. I na siebie wpadliśmy właśnie wtedy pod stadionem. I zaczęła się gadka. I zaczęła I zaczęła się, gadka. się gadka, potem przy Waszych wizytach w Warszawie czy moich gdzieś, zawsze gdzieś jakieś spotkanko było, ale to spotkanko zawsze było mm. takie. Płaskie. Płaskie. Było płaskie. Więc już po tym wstępie można się domyślać, że znamy się z branży fitness. Konrad był wtedy trenerem, tak jak i ja wtedy byłem trenerem i zawodnikiem też byłem. Konrad do dzisiaj jest trenerem. Ja już trenerem nie jestem, chociaż trochę jestem trenerem mentalnym, można powiedzieć, ale jak też dobrze wiemy, trening fizyczny to również trening mentalny tylko to inna nie. forma bo to zawsze jest dużo głębsze. Także Konrad jest Trenerem, zajmuje się ruchem, szeroko pojętym ruchem, przygotowaniem e, do tego ruchu, <śmiech> ruchem, <śmiech> przygotowaniem, przygotowaniem, do, przygotowaniem ruchu. do sportu oraz samym sportem. E, I ma też ciekawe podejście, które <laughs> przez wiele lat ewoluowało do tej formy, którą dzisiaj to przybrało, więc na pewno też dzisiaj ten temat zahaczymy. Na ten moment mogę po prostu zajawić w opisie. Oczywiście znajdziecie wszystkie linki do sociali e, Konrada. Sprawdźcie, jeżeli trenujecie, jeżeli dźwigacie, jeżeli się ruszacie, to to, co Konrad robi, no, na pewno Wam pomoże. Jego spojrzenie, myślę, że okaże się dla Was być wartościowe. I lata minęły. Lata minęły, my nie dźwigamy. Lata minęły, my nie dźwigamy. Teraz przyszło nam dźwignąć tą relację na wyższy poziom. Dźwignąć tą relację, dźwignąć życiem. Tak. Hmm. No przez ostatnie kilka lat tak naprawdę kontaktu ze sobą nie mieliśmy, chyba że jakiś tam pośredni, a słyszałeś, co tam u Pawlaka, słyszałeś co tam u Topolskiego i to było tyle. No i właśnie zdarzył się weekend w Warszawie ile? Dwa tygodnie, dwa tygodnie temu? temu? Czy trzy tygodnie, dwa tygodnie temu temu w Warszawie, gdzie się właśnie spiknęliśmy jakoś przez Instagram. Konrad wpadł do nas do apartament i w apartamencie była taka duża ściana, która była tablicą, nie? Tak się teraz... Kredową tablicą Tak, w modnych taką. teraz takich już nie milenialskich, ale bardziej gen, gen X mieszkankach się robi takie miejsce, gdzie można zostawić... Notkę. Notkę, pozdrowienia, podziękowania, bo to wiadomo, apartament z bookingu. No i rozmowa zaczęła schodzić w stronę Świadomości, czym świadomość ludzka w ogóle jest, jak ona się w człowieku przejawia, po co w ogóle żyjemy i po co, co, to, wszystko co tą świadomość napędza. Jest, tak, czym jest umysł, jaką to ma relację z ciałem, z sercem i tak dalej. I w którymś momencie przyszedł pomysł, aby całą tą ścianę podziękowań, tych niezliczonych ludzi, którzy zostawili cząstkę siebie przy podróży tak swojej po do Warszawy, w... wymieść <laughs> i zostawiliśmy po sobie wielki hieroglif. Z rozrysowanym, jak działa człowiek, czym jest świadomość, e, czym są emocje, czym jest umysł, schemat cały po prostu został rozrysowany razem ze wszystkimi strzałkami, połączeniami. Jeżeli masz jeszcze to zdjęcie, Mam. to mi je wyślij. wrzucę tutaj. Mam. Na, ja jestem na ciekaw, na co, pomyślały, co pomyślały osoby, które były po was mm -hmm. albo właściciele. Tak. Może jakaś sekta była. Tak? <laughs> Brzmi to sekciarską. Tak. Brzmi to sekciarskie. ostatnio ktoś mi nawet zarzucał to, że, że to, co mówię, brzmi sekciarską. Nie wiem, czy ty też masz takie zarzuty, co no, do swojej ja otwarcie mówię, właśnie? że jestem szamanem, że konstruuję sektor, żeby mi nikt tego nie, nie zarzucał, nie? że to chodzi. <grym> Jak próbujesz być poważny, to ci mogą zarzucić, że jesteś sekciarzem albo szamanem. Jak o tym otwarcie mówisz, to co ci mogą powiedzieć, prawdę? Którą ty już sam, <grym> sam przedstawiłeś tą prawdę. Tego mnie akurat nauczył Tyrion Lannister, wiesz, w Grze o Tron. <grym> żeby... On tam powiedział taką jedną rzecz, że wszystkie swoje przywary, e, wszystkie swoje wiesz, wady, to czego się wstydzisz, noś na wierzchu jako swoją tarczę, to nikt się nigdy tym nie sięgnie. To prawda. Oczywiście parafrazując, bo on tam trochę inaczej powiedział, ale to nawet wrzuciłem do swojego kursu, nie? W programowaniu podświadomości, w module trzecim, jest flight cały z Tyrionem, Lannisterem i z jego cytatem. To jest ważny element całej metodologii, nie? W każdym razie... No, to jest ważny element. Tak obnażyć się, obnażyć mm -hmm. się po prostu z tego najsłabszego, co masz. Mm -hmm. No bo skoro pokazujesz wprost najsłabsze, co masz, to, to już jesteś niezniszczalny mm -hmm. tam. Teoretycznie tak. I teraz właśnie ta rozmowa w zaciszu bookingowego apartamentu skłoniła mnie do tego, że może warto byłoby się spotkać i pogadać, ale już gadamy o tematach, które są spójne zarówno ze społecznością moją, jak i twoją. Więc zróbmy to na Wisi. <noise> Może ktoś jeszcze skorzysta? Może ktoś skorzysta, po prostu. dokładnie. I to jest mm. bardzo ciekawe, że byliśmy osobami, które swoją siłę siłę, musiały pokazywać na siłowni, mm. w ciężarach, w dźwiganiu, w tym, jaki to nie jestem twardy, co to ja nie potrafię, ja ci pokażę, ja ci to udowodnię. I teraz ja mam do ciebie pytanie. Co się stało? że to rzuciłeś. Życie się wyjebało. Życie się wyjebało. Po prostu, czy, czy to, co robiłeś, zobaczyłeś, że efekty, które uzyskujesz w życiu, totalnie ci się nie spinają? Że... Znaczy wiesz to nawet nie chodzi o efekty, nie? Ehm, każdy z nas od małolata zna tą taką tkliwą historyjkę, wiesz, o bogaczu, który na koniec życia się zorientował, że jednak nie chodziło o bogactwo, tylko, że jest samotny i smutny, i może sobie tylko podcierać oczy tymi banknotami, nie? Wiesz, o co chodzi. W historii I... nie znam, ale. No to, to, okay, Wiesz, to... ten. W, w, jak to było? To, to chyba opowieść wigilijna to jest nawet. Na ja jakichś księgach Joba, może. Może księgach Joba. <noise> Generalnie wiadomo, że w którymś tam kościele dzwoni, jeszcze nie wiadomo w którym, ale dzwoni. To jest taka archetypowa historia, nie? Ja wiesz, całe życie raczej się śmiałem z tej historii na zasadzie, wiesz, to jest taka bajka dla dzieci, albo w najlepszym wypadku usprawiedliwienie. Wiesz, mówię to z perspektywy, kim byłem mhm. kiedyś, nie? z perspektywy, wiesz, egotycznego typa. Co najwyżej wiesz, historyka, która usprawiedliwia, yy, która ma usprawiedliwi usprawiedliwić nierobów, którzy nie mają, żeby się nie czuli źle, że nie mają, nie? że pien mhm. pieniądze nie są najważniejsze. Tak na to patrzyłem ale w którymś momencie wiesz, zacząłem wklejać, że w tej historii w ogóle nie chodzi o pieniądze, nie? tylko po prostu pieniądze najbardziej przemawiają do wszystkich, są najbardziej uniwersalne, ale w tym wszystkim chodzi o osiągnięcia, o rozwój i tak dalej. że za tą historią się kryje taka prawda, że jeżeli masz pewną pustkę w środku, pewien brak emocjonalny czy niezaspokojoną potrzebę, to ruszasz w podróż życiową, żeby to zaspokoić. Ktoś pójdzie w seks, ktoś pójdzie w biznes i pieniądze, ktoś pójdzie w formę fizyczną, w siłę fizyczną, ktoś pójdzie w sporty walki, ktoś pójdzie, wiesz, w uwodzenie kobiet. W każdym razie robisz coś, żeby poczuć się kimś. Mhm. I okazuje się po drodze tej ścieżki, że. Ile byś nie zdobywał, to w głębi nadal czujesz się dokładnie tak samo, tak jak ten gołodupiec, który startował dopiero na tą mm -hmm. wycieczkę. Nie? I, I wtedy, jeżeli masz dostatecznie dużo farta albo dostatecznie dużo świadomości, to zaczynasz kminić, że coś jest nie tak, nie? że wiesz, podniosłeś tą sztangę, która kiedyś była szczytem marzeń. I nic się nie zmieniło, nie, wiesz. Kiedyś myślałeś, jak podniosę 300, to jestem kozak, nie. Jedziesz na zawody, podnosisz te 300 i sobie myślisz, kurwa, wiesz, Eddie Hall podniósł 500, nie. Gdzie jest koniec? I co Jestem mi to daje? pizda, jak zrobiłem 300, nie, czy nawet wiesz, wtedy chyba nawet Eddie Hall jeszcze nie zrobił tego rekordu, ale wiesz, były ciągi w okolicach 400, nie, no, wiesz, podniosłeś 300, fajnie, nie, no, ale czułem się tak samo, jak wtedy, kiedy podnosiłem 100. Jak chudy szczur, jak pizda, nie, wiesz. Nic się nie zmieniło. Wiesz, jak, jak startowałem w dorosłość, to myślałem tak, już wcześniej przed, tutaj temat, że chciałem być gwiazdą roka i nie wyszło, nie, ale w inną stronę, myślałem sobie tak, jak będę sam sobie szefem i stworzę swój własny, wiesz, biznes, to będę się czuł, że wszystkim całemu światu pokazuję faka i że mogę robić, co chcę, nie. No i wiesz, zacząłem robić, co chcę, do bólu zacząłem robić, co chcę i dalej się czułem tak samo zniewolony, nie. Bo się okazało, że e, nie mam na przykład wystarczająco dużo pieniędzy albo znajomości, żeby naprawdę robić, co chcę. Tylko, wiesz, znowu, uważne oko wychwyci tutaj, że chyba coś jest nie tak, nie? że wiesz, dostałeś to, co chciałeś, a teraz wymyśla, że potrzebujesz więcej. Nie? Pytanie, czy naprawdę tego chciałeś? No właśnie, nie. Mhm. E, wie, więc tak naprawdę, z perspektywy czasu, motorem dla mnie było to, że co bym nie zrobił, to i tak się czułem tak samo. Czułem się cały czas małym chłopcem, który się czuje niegodny, niewarty, e, niedostatecznie dobry, niepewny siebie, i który tak naprawdę musi w końcu przyznać przed sobą, że tak naprawdę w siebie wcale nie wierzy e, i że tylko siebie oszukuje, tak naprawdę, że coś może w życiu osiągnąć. No i to ten ból, tak naprawdę, wiesz, sprawił, że w, szukałem cały czas rozwiązania nie, do tego. Oczywiście konsekwencją tego bólu. Było coraz większe życiowe bagno. Długi alkohol się pojawił, dragi się pojawiły, e, różne wiesz, dramy i afery się Szukanie pojawiły. Szukanie dopaminy szybkiej, tylko żeby tak. się na chwilę poczuć lepiej. Tak, tak. A potem to wracało do normy i no czujesz się dalej jak śmierć. E, I i, i gdzieś, tam w, gdzieś tam w środku siebie czujesz, że masz ten potencjał, że możesz coś ze sobą zrobić, ale z drugiej strony Twoje życie w ogóle tego nie odzwierciedla. Nie? Ja, ja po prostu wiesz, doszedłem do momentu, gdzie nie nienawidziłem siebie, nie mogłem na siebie po prostu patrzeć. Patrzyłem w lustro i widziałem śmiecia, nie? Słabą pizdę, która nie umie się wziąć w garść, nie? Dobrze to wyglądało na social media, No, no wiadomo Dobrze się to, mówiło o tym, co to ja nie zrobiłem. Tak, bo to możesz, możesz bardzo dużo oszukać, nie? Wiesz, mm -hmm. Pokazujesz tyle, ile chcesz pokazać. O pewnych rzeczach nie mówisz, o pewnych rzeczach mówisz trochę więcej i wszyscy myślą, że A, jest kurwa katry. Troszkę, sacy, troszkę przeinaczasz fakty. Tak. Jak jest dobrze. Mhm. A zarabiasz. No nie, no, zarabiam, 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 mhm. zarabiam. Ale 20 koła długo na koncie jest. Ale no, zarabiam, tak, wydaję, no pokazuje, że to, mam. Znowu zależy, co pokazujesz, nie? No bo wiesz, że swojej wypłaty to możesz wziąć leasing na fajną furę, tylko na to ci starczy, ale ludzie cię widzą w tej furze, no więc pewnie zarabiasz, nie. Mhm. Także wiesz, to, to jest pułapka, pułapka internetowego świata, ale to jest zupełnie osobny temat jakby tutaj, nie? Chodzi po prostu o to, że pytasz, co sprawiło, że się pojawiła przemiana, to właśnie to sprawiło, nie? Że w którymś momencie się zorientowałem, że ten wyścig, on nie ma końca i nie da się dojść do miejsca, nie da się niczym z wewnątrz zaspokoić tego, co wyje w środku, a to, co wyje w środku, to trzeba przyznać przed sobą, że nie rozumiem, co wyje w środku, bo siebie kurwa nie znam. Bo nie wiem, co to jest. Nie rozumiem, czemu się tak czuję. I tu wracamy do rozmowy sprzed, sprzed wizji, mm -hmm. sprzed nagrania. Dlaczego ludzie tak bardzo boją się być sami ze sobą, na przykład w takiej komorze deprywacyjnej? Bo zaczynają być ze sobą mm -hmm. i to wielu ludzi przeraża. Bo ja byłem ostatnio na floatingu po, po nowej historii. Byłem na floatingu, czyli takiej. W takim basenie z ciepłą wodą, z osoloną, gdzie po prostu leżysz, unosisz się na wodzie, mhm. jest ciemno, jest cicho i realnie no, nie czujesz nic, bo całe ciało się unosi, może się rozluźnić. No bo właśnie nie może się rozluźnić z jakichś tam względów, z jakichś tam powodów. I zaczynają do ciebie docierać sygnały nie z zewnątrz, tylko wszystkie sygnały z ciebie i zaczyna cię zalewać Twój własny potok myśli. Mhm. Atakowanie po prostu. Jesteś zja zjadany od środka. I to jest coś, co wielu ludzi przeraża, myślę. Usłyszenie swoich własnych myśli. No i to jest coś, co ludzie bardzo często zaczynają wypierać. Mhm. Nie, ja tego nie czuję. Czuję to, co inni mówią, to, co inni mhm. robią. Albo czuję to, co chcę czuć. Będę sam sobie tworzył jakąś fikcyjną rzeczywistość, w której czuję się po prostu lepszy. I właśnie moje pytanie a propos osiąganych efektów, czy braku osiąganych efektów za pomocą metod, które stosowałeś, czyli ten ciężki trening, pogoń za kilogramami, czy to, no nie dawało Ci to szczęście, nie dawało Ci to radości? Robiłeś to i trzymałeś się kurczowo tego, no bo jestem w tym dobry, znam się na tym, ludzie mówią, że mi idzie. Czyli dostawałem aprobatę z zewnątrz, wypuszczałem zawodników, zawodnicy robili, robotę, mhm. to jestem gość. No to ja się znam. Co mi ktoś tam będzie gadał, że ja się nie znam. No ja się znam, patrz. Udowodnię ci. I zawsze udowodnię ci, pokażę światu, wypuszczę coś na zewnątrz, albo będę czerpał od kogoś, bo sam tak naprawdę nie mam nic. Mhm. No i to był też taki moment kulminacyjny u mnie. Gdzie mogę się podpisać pod wszystkim, oprócz alkoholu, bo. Ja z tym nigdy dużych problemów nie miałem. Aha, czy jesteś lepszy ode mnie? Mówię, że nie. Że z tym nie miałem. Myślałem, że z tym nie miałem problemów. E, czy jestem lepszy od ciebie? Tak! To jest tak z tą anegdotą nie? o mnichu, nie? Siedzi mnich, wiesz, 20 rok w medytacji i nagle. Kurwa jest, jestem oświetlony. w jestem lepszy niż inni. I wychodzi z sali. No, także, w końcu. Mmm, także z tym nie miałem akurat problemu. Ale możliwe, że miałem dużo innych, jednak narkotyki, uzależnienie od dopaminy, kłamstwa i oszusta, manipulacje. Oszustwa, manipulacje. Długi nie wiem, czy wymieniałem. Jeszcze nie. Tego się zbierało, 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 mhm. zbierało, zbierało, zbierało. Aż w końcu siadasz tak ze swoim życiem mówisz, kurwa, co ja robię? W imię czego? I wtedy tak jak dużo osób zadaje sobie pytanie, po co ja jestem na tej ziemi? Chodzi po tej ziemi i szuka. Czego ty szukasz? Że ktoś ci powie, że zejdzie jakiś znak z nieba, co ty masz robić? Posłuchaj w środku, co ty masz, co ty masz robić. No i jesteś influencerem, podcasterem. No, miałem być gwiazdą rocka, ale zostałem podcasterem. Nie? Ale poczułeś to, że jesteś jak no. nisko upadłem. Słuchaj, so, lucyfer też musiał nisko upaść. A potem miał całe królestwo. No a i więc... stworzył Slayera. Więc może jest jeszcze dla ciebie nadzieja. I właśnie jadąc tutaj, słuchałem jedynki Slayera. Najlepsza płyta wszych czasów. Żebyś tak dobrze nastawić, na rado. <głosy> <Ta>. <głosy> I co ci dała ta przemiana? Spokój. Spokój. Poczucie, wiesz, poczucie sensu. Czyli pomimo, że nie jesteś gwiazdą roka, to to, co robisz, ma sens. Jo. Bo. Wiesz, to jest znowu szerszy temat i myślę, że będziesz go doskonale znał. Jeżeli masz wymiar analityczny umysłu, jakiś tam i rola inteligencji, inteligencyjną, to naturalne jest to, że wiesz, jako człowiek zadajesz sobie pytania, po co to wszystko jest, nie? jak zaczynasz to wszystko analizować to możesz dojść do takiego nieprzyjemnego momentu, takiej realizacji, że to wszystko nie ma sensu, nie? Jak zaczynasz widzieć, wiesz, jak działa na przykład społeczeństwo, nie? Jak działa system, jak działają, wiesz, ludzkie zachowania, manipulacje i tak dalej, wiesz, jak wszystko, wszystko jest domkiem z kart, nie? Jak zaczynasz, wiesz, widzieć, co się wokół ciebie dzieje. I zaczynasz się zastanawiać, pyta zadawać pytanie, dlaczego, wiesz, ludzie za tym podążają, nie? Że to wszystko jest totalnie bez sensu. To jest po prostu taki, wiesz, chów klatkowy człowieka, nie? W większości. I zaczynasz potem jeszcze rozkminiać możliwości, które masz ponad to życie, nie? Czyli, wiesz, czy życie ma początek i koniec, nie? Czy, wiesz, jest coś przed narodzinami, czy jest coś po narodzinach? Czy jest więcej tych żyć, które możesz żyć, nie? czy jest ta inkarnacja i tak dalej, jak wygląda życie w zaświatach i tak dalej. Analizujesz wiesz, różne teksty, religie, e, doktryny, rozumiesz wiesz e, e, wizję na to wszystko i dochodzisz w końcu do momentu, że wiedząc to wszystko, nadal nie widzisz w tym wszystkim sensu. Nie? Bo w którymś momencie, jakby wykminisz, że ok, jesteś w więzieniu. Mhm. I teraz... W Matrixie. Tak, w matrixie, nie? I teraz się pojawia to pytanie, po co być w tym więzieniu? Po co żyć? I to jest, wiesz, to jest podważenie sensu życia nie w poziomu depresji, nie? Mm -hmm. Tylko z poziomu po prostu analizy. Przynajmniej ja coś takiego doświadczyłem, że w którymś momencie uznałem, kurwa, ale to jest naprawdę bez sensu, ja chyba już nie chcę dalej tego ciągnąć, nie? No, wiesz. I co się zmieniło? E... I teraz... Jakby wyjście z tego poczucia bez sensu zajęło mi jakieś dobre ostatnie dwa lata, w ogóle, nie? Bo to poczucie bez sensu się ciągnęło za mną jeszcze długo po, jakby wiesz, zostawieniu starych schematów za sobą, mm -hmm. nie? Po wyjściu z długów, po, e, po wiesz, pozostawieniu, po rozwiązaniu problemu z używkami, po, po, po układaniu swojego życia, nadal było takie, no dobra, układam to, ale nadal wiesz, no, jestem w świecie, który. W którego prawdziwość nie wierzę i naprawdę nie wiem, czy chcę tu dalej być, nie? Wiesz, normalne motywatory w ogóle nie działają. E, przykładowo wiesz, nie mam potrzeby robić tego dla kogoś, nie? E, nie mam potrzeby, e, nie wiem, myśleć o tym, że ktoś na przykład będzie za mną płakał czy sprawie mu ból, bo widzę, że to jest wszystko wiesz, iluzja i tak dalej. Wiesz, nie mam żadnych tych takich hamulców do tego, nie? i musiałem sobie naprawdę trochę czasu na to dać, żeby z tym popracować i myślę, że największą odpowiedzią, największą odpowiedź dały mi psychodeliki akurat w kwestii, wiesz, w kwestii tego poczucia sensu. I to też nie było tak, że wiesz, że raz wziąłem na przykład grzyby i mnie olśniło, że już, wiesz, widzę, że jestem połączony ze wszystkim i tak dalej. Już to wiedziałem, że jestem połączony, wiedziałem, wiesz, że że myślą możesz wpływać na rzeczy, jak działa, wiesz, intencja, w jaki sposób, wiesz, działa podświadomość, no to już, już będąc w tym, nie, to poczucie bez sensu nadal było. Więc jakby, wiesz, samo doświadczenie tego, że jest coś więcej nic tu nie zmieniło, bo ono już było. Ja po prostu nadal nie mogłem wyjść poza, poza po prostu to, to podważenie wszystkiego. Nie? No, ok, no rozumiem, jaka jest struktura i tak dalej, ale nadal powstaje pytanie, po co? I wiesz, dasz mi odpowiedź, a ja ci powiem po co, i po co, i po co, i po co, i dochodzimy do momentu, w którym już nie jesteś w stanie mi nic powiedzieć, nie? I miałem naprawdę taki niesamowity wgląd. To była akurat łaską, jak pracowałem. Są takie dwa wątki w tym tripie, nie? Rzeczy się wkrócę wszystko bardzo mocno, ale był taki moment, kiedy Ajawa zaczęła wchodzić. Aja jest mocno wizyjna, nie? Ty brałeś aja kiedyś? Nie miałeś okazji. Aja jest mocno wizyjna, nie? Do tego stopnia, że jak wszedł pik, to tak naprawdę nie było większej różnicy, czy mam otwarte, czy zamknięte mhm. oczy, nie? Jesteś totalnie w innym miejscu, nie? I jak to na psychodelikach, rozwala ci się wszystko, co jest znane, nie? Wszystkie mhm. konstrukty ci, wiesz, padają, rozpada ci się ego, rozpada ci się poczucie w ogóle ja, poczucie odrębności, więc wszystko to, czego doświadczasz, E, jest w najlepszym wypadku prawie znajome, jeżeli jesteś doświadczonym mhm. psychonautą, e, a najczęściej jest tak, że to jest wszystko inne niż to, co znasz, nie? Mhm. więc umysł zaczyna wariować, nie? bo jeżeli nie ma niczego, co jest bezpieczne, co jest znane, to zaczynasz czuć zagrożenie. Nie? To jest jakby oczywiste, no bo nie wiesz, jak zareagować na coś, co widzisz pierwszy raz, a wszystko, co widzisz, widzisz pierwszy raz, mhm. nie? czy masz ten poziom świadomości. Pierwszy raz, nie? Więc twój system zaczyna wariować, nie? Zaczyna się bać. I miałem taki, wiesz, yy, taką myśl, że trzeba się czegoś chwycić i to przetrwać. I mimo że, wiesz, byłem na grzybach wielokrotnie w tym stanie, gdzie wszystko się rozpada, to tutaj znowu to wyglądało inaczej z innej perspektywy, nie? I się łapię na tej myśli, że muszę się czegoś złapać i to przetrwam. Więc patrzę, wiesz, co mam dostępne, co jest znane, nie? Patrzę na oddech. Okej, okay, mam oddech, nie? I wiesz, okej, okay, mogę się oprzeć na oddechu. Ale w którymś momencie nawet oddechu przestałem czuć. I mówię, nie wiem, czy jak kurwa żyje, czy moje ciało jeszcze działa, czy nie. Bo nie wiem, gdzie jest mój oddech, nie? Mhm. I nagle sobie zdałem sprawę z głupoty tej myśli. Wie, jakie przetrwać. I czekaj, pozbierać w ogóle pamięć, jak się tu znalazłem, kim jestem, co to znaczy być kimś w ogóle. Nie? Ale dobra, z... <laughs> Ten proces chwilę trwał. Pozbierałem wiesz koncept, kim jestem, o co w tym wszystkim chodzi, jak się tu znalazłem. Już zrobiłem to z własnej woli, bo chciałem tego doświadczyć. Więc mówię, co ja chcę przetrwać. Tu nie ma żadnego zagrożenia. Tu nie ma nic do przetrwania. I nagle jest takie bu. I widzę. Jak nadal w wielu elementach mojego życia właśnie ten pierwotny lęk zarządza moim działaniem, nie? Że wiesz, wymyślisz sobie coś, weźmy, zrobisz jakieś, wiesz, procedurę i jakoś przetrwasz to życie, nie? <grym> jakoś po prostu to przetrwasz albo jakoś przebrniesz przez jakiś etap w życiu, nie? Ja mówię, kurwa, wiesz, ile razy ja już miałem etapy, które musiałem przebrnąć, bo będzie lepiej, mhm. w jakie to jest znajome, nie? Mówię, a co jeżeli teraz też jest taki etap. Kurwa to przez to mi nie dasz sobie Ta. Radę. A co, co jeżeli teraz też jest taki etap, który ja tylko chcę przetrwać, nie? Mimo, że mhm. to jest lepszy etap, nie? To czy to nie działa na tej samej zasadzie? Czy ja znowu w kolejny sposób nie powielam schematu? No przecież, że to robię, nie? I zdaję sprawę, że tu nie chodzi wcale o przetrwanie tego życia. I tutaj się pojawiło kolejne zrozumienie, bo to tak naprawdę szło równolegle mhm. te dwie rzeczy. Ale nie jestem w stanie powiedzieć równolegle o dwóch procesach, które się działy. Równolegle wchodziło zrozumienie, że tak naprawdę jedyne, na czym się mogę oprzeć w tym całkowicie nowym świecie pod wpływem AI, to nie jest nawet oddech, to nie jest cokolwiek, co należy do mnie, w sensie do ciała i tak dalej, czy do rzeczywistości. Tego, co nazywam rzeczywistością, tylko jedyne, na czym się mogę oprzeć, to jest świadomość. Mhm. A świadomość to jest oczywiście nic nowego tutaj, ale świadomość, która rozpoznaje coraz głębiej, co się dzieje. Nie? Mhm. To jest jedyna stała w tym wszystkim, jedyne, co jest znane i bezpieczne. Sam fakt tego, że doświadczam tego stanu i że jedyne, co mam tutaj do zrobienia, to nie jest przetrwanie, tylko doświadczanie tego, co się dzieje. Nie pchanie tego w żaden, żaden w żaden kierunek, nie oczekiwanie, że czegoś się dowiem albo w jakiś sposób spłynie na mnie oświecenie, nie zastanawianie się, czy robię to dobrze, czy robię to źle, czy z tego korzystam, czy nie, tylko dokładnie to, co się dzieje, to jest tylko do obserwowania i do rozpoznawania jeszcze głębiej. Nawet sam fakt tego, że to rozpoznaję, to zauważenie tego, że to rozpoznaję mhm. i co to dokładnie znaczy, że coś rozpoznajesz, nie? to się wiesz, rozkłada na kolejne poziomy. To wkładasz w odniesieniu do życia, nie? że zauważasz, w jak wielu aspektach to było po prostu przetrwanie i oczekiwanie, że coś będzie lepiej, co jest totalnym złudzeniem, to bo nie ma czegoś takiego, tam, nie ma czegoś takiego, jak lepiej albo gorzej, mhm. jest tylko subiektywne rozumienie tego i że jedyne, co masz tutaj do zrobienia, to jest rozpoznawanie tego, czym ty jesteś, bo kiedy rozpoznajesz siebie, to rozpoznajesz tak naprawdę cały wszechświat, bo to ty w pewnym sensie kreujesz Cały wszechświat, nie? W innego poziomu. No bo oczywiście chore gadki, jak ktoś nigdy nie był po drugiej stronie lustra, <gryptą> to brzmi jak sekta. <gryptą> <gryptą> Ale tak naprawdę jakbyś się nad tym zastanowić. Jak umrzesz? Co to znaczy? <gryptą> to, to ten świat umrze razem z tobą. Nie, to już cię nie dotyczy, nie macie Więc... Czy nie jesteś w stanie go faktycznie kreować po swojemu? No, jesteś. Jesteś, jesteś. i to, to jest też znowu kolejny obszerny temat. Zanim w niego wskoczymy, to bym chciał tylko dokończyć z jedną rzeczą, bo weszliśmy tu od sensu, nie? Weszliśmy tu od sensu życia, czy od poczucia sensu, nie? Rzecz to, co robisz, ma, ma sens. I teraz za, po tym doświadczeniu weszło nagle takie zrozumienie, że wiesz, jeżeli to wszystko jest faktycznie iluzją, którą sami sobie wiesz, kreujemy, mhm. nie? Inaczej, to wszystko jest iluzją, którą sami sobie kreujemy, wszystko jest pewnymi aspektami nas samych, nie? I na wszystko patrzysz przez pryzmat siebie, inaczej tak naprawdę się nie da, przynajmniej tak długo, jak jesteś w umyśle. Mm -hmm. I wszyscy jesteśmy zanurzeni w tej iluzji i tu było to moje poczucie bez sensu, po co być w tej iluzji? I zdałem sobie sprawę, że każda z tych świadomości, nie? tych odrębnych świadomości, którymi jesteśmy, które są zanurzone w tej sieci iluzji, to odczuwanie tej świadomości i cierpienie tej świadomości jest rzeczywistością. Łapiesz, co tu się mm -hmm. dzieje, nie? To jest rzeczywistość, to co czujesz jest rzeczywistością, i to, co każda czująca istota czuje, jest rzeczywistością, mimo że to, co sprawia, że to czuje, jest iluzją. Jest taki gość, Ramdas. Świetnie świetnie się wypowiadał na temat właśnie tego odpowiedzi na pytania, kim jestem. Bo mm -hmm. rozpatrywanie, kim jestem, można rozłożyć na kilka poziomów. I bardzo często ludzie, kim jesteś? No, jestem mężczyzną, mam tam 2 metry wzrostu to forma fizyczna. Mm -hmm. Opisywanie swojego fizycznego wyglądu, które który, który też widzą inni. I inni mogą Cię postrzegać na wstępie poprzez tą fizyczność. Potem. No dobra, to wiem jak wyglądam, ale co mi siedzi w głowie? Aspekty wszystkie psychologiczne. A ja jestem miły, uprzejmy, leniwy, czyli pewne cechy charakteru, które Cię określają. To jest ta mhm. psychologia. No dobra, no ale potem idziemy dalej. A jakie tam są emocje w tobie? Na poziomie emocjonalnym, kim ty jesteś? Co tam jest? Czy tam jest radość? Czy tam jest smutek? Czy tam jest żal? Oprócz tych cech psychologicznych. No i jak zaczynasz widzieć potem. I to jest wchodzenie coraz głębiej w człowieka i widzenie czegoś więcej niż tylko tej fizycznej formy. Jak ten biedny człowieczek na poziomie emocjonalnym, czy on w ogóle widzi? jest w stanie dosięgnąć tam głęboko i czy on funkcjonuje z innym człowiekiem niezależnie od jego typu charakteru i cech osobowości, niezależnie od tego jak ktoś wygląda, czy jest w stanie spojrzeć na tego człowieka właśnie na poziomie takim emocjonalnym, wysłuchać go, zobaczyć człowieka w człowieku. No i potem idziemy jeszcze dalej. I on tam potem powiadał, że potem jest to właśnie połączenie ze wszystkim dookoła, a potem tak naprawdę jest określenie, że jesteś tak naprawdę nikim. Jesteś tylko częścią tej, tej rzeczywistości. Co masz tu do zrobienia być? Mhm. Doświadczać, zbierać doświadczenia. On się wywodził, o ile dobrze pamiętam, gdzieś z hinduizmu, więc tam jeszcze wchodził motyw reinkarnacji, właśnie, mhm. że, że ty tutaj, w tej rzeczywistości, zbierasz doświadczenia dla Twojego przyszłego ja. Czyli jak już opuścisz to fizyczne ciało, i świadomość zostanie przyniesiona, czy narodzi się na nowo. No, to miałeś jakąś robotę do zrobienia. Jaką? No, możesz tego szukać cały czas. Więc to jest właśnie o byciu, doświadczaniu i poszukiwaniu tego, co masz na tym świecie mm -hmm. zrobić. Ja znalazłem, chyba. Przynajmniej na razie w to wierzę i na razie w to idę. Skąd wiem, że to jest właśnie to. Bo daje mi to zupełnie inne rezultaty niż schematy i mechanizmy, które robiłem wcześniej. Mm -hmm. Nigdy w życiu nie byłem tak pogodzony ze sobą, z tym co robię. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, spokojny. Nigdy nie miałem tak klarownej wizji tego, co ja chcę w życiu robić. Czy ja to mogę robić za 40 lat? Prawdopodobnie tak. To jest to. to. Mi jest dobrze. Wiadomo, że strefa komfortu jest trochę taką. Jest takim ryzykownym miejscem, ale nie trzeba zmieniać wszystkiego, żeby się rozwijać. Trzeba tam coś puścić, żeby móc iść dalej zabrać coś więcej. znowu, jak kurczowo będę się trzymał tego, co robię, czy tego, kim wydaje mi się, że jestem, i nie będę się challenge'ował w tym, no to nie pójdę dalej. Stąd też właśnie fajnie jest zrobić jeszcze raz wgląd w siebie fajnie jest zrobić wgląd w ludzi, których mam dookoła. Fajnie zrobić wgląd, czym się zajmuję, co robię i zapytać się, czy, czy naprawdę jestem z tym ok. I to jest trudne dla większości ludzi. Żeby oczekiwanie na szansę. Bóg da karma. Należy mi się. Nikomu nic się nie należy. To raz. Czemu Bóg, którykolwiek. Miałby tobie coś dać. Bo jestem piękny. Ja też. I teraz będziemy rozstrzygać, kto jest piękniejszy. Dajcie znać w komentarzu. <laughs> Ankietka. I jak sobie tak pomyślisz realnie? No, rozmowę też już mieliśmy. Ile jest ludzi na świecie? W ogóle nie ma ludzi na świecie w pewnym sensie. Masz dużo istot. Mhm. Masz małą kulkę w ogromnym kosmosie, zarządzanym co przez tego samego Boga, tak? I co i ma spojrzeć na Ciebie tam, i ma ci coś dać. A najczęściej, w jakim stanie ten Bóg cię widzi? Wkurwiony, zły, niezadowolony, zgożkniały. Najczęściej pokazujemy te najgorsze cechy swoje. Dopiero innym ludziom pokazujemy maskę, pokazujemy naszą sztuczną postawę, totalnie odklejoną od tego, co czujemy w środku. I wiemy o tym. A mimo to uważamy się le za lepszych i za tych, którym się należy, i że to właśnie nam coś Bóg da nie ma Boga jeżeli świat jest iluzją jeżeli to ja go kreuję to to teraz zabrzmi sekciarsko ale każdy z nas jest takim Bogiem bo każdy z nas kreuje swoją rzeczywistość na podstawie swojej własnej siły woli jak bardzo tego chcesz, jak bardzo to jest twoje jak bardzo prawa natury mogą się nagiąć do tego w co wierzysz do tego, co mówi ci serce, umysł, intuicja. I jak bardzo jesteś w tym wszystkim wolny. Bo jak robisz coś dla kogoś, czy to pracujesz dla kogoś, czy chcesz się komuś pokazać, to nigdy nie będziesz sobą. Bo będziesz chciał pokazać to, co masz najlepsze. A pokaż mi po prostu to, co masz. Nie bój się pokazać tego, kim jesteś. O ile wiesz, kim jesteś. I teraz szukając akceptacji na zewnątrz, my nigdy nie będziemy sobą. Bo będziemy próbować się wiecznie dopasowywać do tego, jakie są oczekiwania. A ludzie nie mają oczekiwań wobec siebie. I my też nie mieliśmy. Mieliśmy chore oczekiwania wobec siebie, zbudowane tylko i wyłącznie w lustereczku świata. Odbijam potrzeby innych w swoich działaniach, nie skupiając się totalnie na swoich działaniach. Co, co ja bym chciał zrobić dla siebie. I też przy taki moment, że mówię, kurwa dość. To nie jestem ja. To nie jestem ja, to nie jestem ja, to nie jestem ja, to nie jestem ja. Nie jestem ja. Świat nie ma sensu. To do tego też doszedłem. To się, to się nie spina, to się nie zgadza. Co za różnica, co robię? I tak umrę i nic z tego nie wyjdzie. Bez sensu. A jak zobaczysz, że wystarczy być, Codziennie i być sobą, i realizować siebie, i tworzyć swoją rzeczywistość, to wtedy każdy dzień ma sens. I rola, którą ja przybrałem, która mi strasznie odpowiada, pokazuje mi, że to ma sens. Przekazywanie ludziom wiedzy, informacji, nauczanie. Bycie nauczycielem. Jest moją drogą, jest super. Odnajduję się w tym, widzę w tym dużo dobra, widzę w tym też dobro w sobie, które daję, bo to mnie też dużo nauczyło. Więc bycie dobrym człowiekiem, bycie dobrym specjalistą i chęć dzielenia się tym ze światem, jak właśnie kiedyś to, kiedyś nauczałem ludzi po to, żeby mówili mi, jaki zajebisty jestem. Tylko karmiłem to w środku. Tylko tam było pustotę, tak jak mówisz. A moment, w którym ja napełniłem to naczynie, był momentem, że zacząłem dawać siebie. Już nie informacje, nie wiedzę. Nie tylko. Siebie. Swoje emocje, swoje odczucia. Tam po prostu było coś więcej. Nie stąd. Stąd. I w tym znalazłem sens. A pomogły mi w tym psychodeliki. I to też nie za pierwszym tripem, drugim, trzecim, mm. piątym. To tam dużo się musiało zadziać. Bo mimo, że widzisz pewne mechanizmy, wracasz z tej podróży i mówisz, nie, to, 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 to tylko grzyb. To, to, to nie. I wracasz do starych schematów. I nic się nie zmienia. Do momentu, kiedy nie powiesz sobie, kurwa, dość. Ja już wszystko wiem. Tam już wszystko zostało mi pokazane. Teraz to trzeba przepracować i iść dalej. Czyli najpierw trzeba zobaczyć wszystkie te swoje błędy, wszystkie swoje mechanizmy, całe zło, które masz w sobie. Zło. To, co jest negatywne. Tak jak powiedziałeś, rozpuścić ego, wyczyścić kartę i można pisać na nowo. Tylko żeby pisać, no to trzeba wiedzieć, co pisać. Ale znowu, tego nie trzeba szukać. To trzeba zobaczyć tam w środku, co stamtąd wychodzi. No i to jest moment, którego ludzie się boją. Co ja chcę w ogóle robić? Kim ja chcę być? I czekają, aż ktoś im określi ich potencjał, ich możliwości. Czemu ktoś ma decydować o tym, jak, jak, jak ja żyję? Łaj. Z tym, kurde. I znowu będziemy się trzymać ludzi, którzy będą nas oceniać w jakiś sposób. Po co? Nie można zmienić ludzi, ale no można zmienić ludzi. Po co będą nie, wiesz co, Paweł, zmień się, to będzie nam lepiej ze sobą. Dobra, ty na razie. Tego, co się ludzie boją. Nie tylko, że pozostać sam ze sobą w własnych myślach, to zostać samą ze sobą w własnym życiu. To też jest coś, co miałem straszny problem. Wiecznie w jakichś dziwnych związkach, relacjach. Tylko po to, żeby być z kimś i nie być ze sobą. Żeby ktoś mnie tam podkarmił, tylko. I to nigdy nie wychodziło. Jak nie będziesz pogodzony ze sobą, nie będziesz kochał siebie, no to kto ma cię pokochać? Co z tej miłości będzie? No. Nic. Długa ta droga. I tu się pojawia jedna ważna rzecz, nie? Jeżeli tu chodzi tylko o to, żeby doświadczać, zbierać mm. doświadczenie, rozpoznawać coraz głębiej, czym naprawdę jesteś. Tak naprawdę każdy to robi. Tak naprawdę każdy to robi, bo doświadczenie życia bez połączenia ze sobą też jest doświadczeniem, które być może w wyższej perspektywie jest potrzebne do czegoś. Na takiej samej zasadzie jak ty musiałeś najpierw w tym lifetime doświadczyć tarcia i bólu, żeby zanurkować w głąb. Nie? żeby pewne rzeczy odkryć. Bo jak nie masz bodźca, to nie masz potrzeby rozpoznawać głębiej. I w tym sensie cała ta rzeczywistość jest naprawdę doskonale skonstruowaną maszyną właśnie do tego. A co jeżeli to jest ten wątek, który poruszyliśmy kiedyś, a jeżeli to osoby, które Chodzący umarli, po prostu. No. To ci... też jest doświadczenie. Mhm. Mm ich czy Twoje? <laughs> czy to nie są dla Ciebie tacy właśnie NPC, którzy mają ci pokazać, kim nie chcesz być? No i tu właśnie wracamy do tego, co było na AI, nie? Dla mnie te NPC, ale to, co ten NPC odczuwa, to też jest rzeczywistość tego NPC-ka, którą tak naprawdę ja też jestem. Mhm. Mm Bo na pewnym poziomie to wszystko jest połączone, mm -hmm. i to połączenie nazywamy Bogiem po prostu. I w tym sensie tak każdy z nas jest Bogiem, nie? Jest dużo rzeczy, które mnie runy też nauczyły, nie? Kontemplacja z runami. Ale to jest jeszcze osobny temat znowu. I tak nam się otwiera, wiesz, rozdział za rozdziałem. Ale chodzi mi o to, że to są ciężkie tematy do wytłumaczenia słowami, i to znasz to doskonale, że wiesz, jak tego doświadczasz, to to jest wow, a jak zaczynasz o tym mówić, to sam patrzysz na swoje słowa i mówisz, kurwa, jak to płytko brzmi, nie? Mhm. W porównaniu z tym, mhm. ty co doświadczyłeś, bo nie da się sobie wyobrazić pewnych poziomów, w ogóle nie da się sobie wyobrazić wyższego poziomu świadomości niż masz teraz, bo nie masz zasobów do tego, żeby mhm. sobie to wyobrazić, nie? Więc tak samo rzeczy, o których dzisiaj mówię, to pewnie, wiesz, parę lat temu bym popatrzył i uznał, że, że, że świra mam przed sobą, nie? Bo po prostu nie, nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, jeżeli tego nie, nie doświadczyłeś. Ale chodzi mi tutaj o to, że to się, wiesz, to o czym mówisz, z tym doświadczeniem, to się pokrywa z tym, z tą odpowiedzią na to, jaki jest sens i czemu mam spokój. To, co mi pokazała na przykład, wiesz, Aja, nie? Z tym po prostu, że jedyne co masz, to jest doświadczanie i rozpoznawanie mm -hmm. siebie. I właśnie o tym mówię, że zwróć uwagę, że zawsze to robisz. Zawsze każdy doświadcza siebie. Nawet jeżeli jesteś w pełnym odcięciu od siebie, jesteś w pełni wiesz zniewolony, wiesz opiniami innych i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej, jesteś nieszczęśliwy, i wszystko po kolei, to to też jest pewna forma doświadczenia. Jeżeli tego doświadczasz, to pewnie tego potrzebujesz z jakiegoś innego poziomu. Tu mi mega pomogła kiedyś taka prosta koncepcja. Jedno pytanie, to chyba było w podcaście Okiem Szamana, nie? A jak nie w Okiem Szamana, to mówił to. Ten chłopot śnienia progresywnego, kurczę, jak on się teraz nazywał. Nie lubię jak nie mogę przypisu dać, bo nie pamiętam, tyle tego już wiesz było. W każdym razie śnienie progresywne jest, jest jak to, to pod tym hasłem wyskakuje ten człowiek. Albo on, albo okiem szamana, nie? Bartek Sochal to powiedział jeden albo drugi. E, taka koncepcja, nie? Pomyśl, co by było, bo my sobie lubimy wyobrażać, że jesteśmy ludźmi i że mamy duszę, nie? Mhm. Ty, a co jeżeli to dusza ma nas? <grybujesz> I wiesz, model, nie? gdzie wiesz, twoje wyższe ja wysyła cząstkę siebie. Do rzeczywistości fizycznej, żeby doświadczyła pewnych rzeczy, które są możliwe do doświadczenia tylko, kiedy masz czas, przestrzeń, ograniczoną lub uciętą pamięć fizyczność. Tak, tak. Kiedy masz fizyczność i masz czystą kartę, nie? czyli mm -hmm. przychodzisz nie pamiętając niczego, co było wcześniej, nie wiedząc, co będzie później. Jesteś w pewnej takiej, wiesz, klatce, w której się doświadczasz, nie? I być może jest tak, że dobrze wiesz, w co się pakujesz i że świadomie wybierasz rodzinę, ścieżkę życia czasy, w których przychodzisz, bo po prostu tu jest doświadczenie, którego potrzebuje twoja dusza, mhm. czyli tak naprawdę ty. Jak samo jak ty jesteś cząstką tej duszy, która należy do duszy, a nie no, odwrót, tak samo ta dusza jest cząstką absolutu, nie? Mhm. Tylko, że to tak jest, wiesz, fraktalnie w nieskończoną ilość razy, nie? I na tej zasadzie to wszystko się może dziać równocześnie, równ w równoległościach i tak dalej, I na różne, wiesz, sposoby. To wszystko zaczyna mieć pewien sens, który możesz ogarnąć umysłem, a nie tylko rozdziawić papę i zobaczyć, że, wiesz, wow, nie? I teraz, z tej perspektywy, jak sobie na to wszystko popatrzysz, e, to nic nikomu się nie dzieje, wszystko jest dokładnie tak, jak miało być i nie ma tutaj niczego absolutnie do naprawiania i wszyscy realizują tak naprawdę swój cel. A to, że boli, słuchaj, dla jednego doświadczenie może być potrzebne takie, żeby było przejebane całe życie. Dla innego, doświadczenie takie, że jest przejebane pół życia, budzisz się dzięki temu i układasz sprawy, nie? Dla innego, od małego pamiętać, co jest pięć, nie? Też życie wiele takich dzieci rodzi i zawsze rodziło, teraz po więcej się o tym mówi, które pamiętają, nie? Poprzednie wcielenia, kumają, jak to wszystko wiesz, działa, nie? I wiesz, z zupełnie innej perspektywy sobie tego życia doświadczasz, nie? Jak na to wszystko jeszcze nałożysz reinkarnację, że tych wcieleń na przykład są tysiące, jeszcze nie tylko jakby liniowo, ale też równolegle, to wiesz, każdy z nas doświadczy i tak wszystkiego, i tak naprawdę doświadczył już wszystkiego, bo wszystko się już wydarzyło, bo czas też jest pewnego rodzaju iluzją, nie? Mhm. Więc wiesz, i tak każdy z nas wszystkiego doświadczy. Każdy z nas doświadczy bycia wiesz, żebrakiem, bezdomnym, zostawionym przez cały świat i nierozumiejącym, dlaczego to się wydarzyło. Każdy z nas doświadczy bycia duchowym guru i przewodnikiem. Każdy z nas doświadczy bycia księżniczką, e, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wiesz, o co chodzi. Zawsze możemy być być księżniczką. Ja też. I, i, i w, tym, w tym sensie każdy tak naprawdę realizuje ten, ten plan. I znowu, wiesz, osoby, które mają wysoki poziom świadomości i poukładane rzeczy, potrzebują osób, które nie mają, żeby układać rzeczy dalej. Osoby, które mają mniejszy poziom świadomości i są niepoukładane, potrzebują tych bardziej poukładanych, żeby wiedzieć, dokąd iść, albo się wbuntować przeciwko temu iść w inną stronę. I tak naprawdę, wiesz, wszystkie te funkcje na świecie się wzajemnie doskonale uzupełniają. Jakieś też, tak właśnie pomyślałem, że wiesz, w ogóle poziomy świadomości mhm. te zupełnie źle przedstawione. To nie jest tak, to jest tak. Nie? To nie są poziomy, na które wchodzisz i tu jest wyżej, tu jest niżej, tylko to jest bardziej, jak wiesz, jak różne wiesz, pasma promieniowania, nie wiesz, jak tęcza. Mhm. Nie? Ustawione w ten sposób, że pod różnym kątem patrzysz na tą samą rzeczywistość. Nikt nie jest wyżej, ani niżej. Nie? Mhm. I teraz, jak ci przychodzi właśnie to rozumienie, to nie umiem ci zwerbalizować jaki tu jest sens, ale ja go czuję, nie? Wiesz, dla mnie to wszystko mi się układa po prostu w konkretną całość, którą spina klamra tego, że jedyne co masz tutaj do zrobienia, to doświadczać siebie, rozpoznawać, czym tak naprawdę jesteś, nie? Rozpoznajesz, czym jesteś, rozpoznajesz, czym nie jesteś. To, czym nie jesteś, transformujesz dla swojego rozwoju. Jest to niezbędne, żebyś miał właśnie ból i tarcie. Mm -hmm. Tego potrzebujesz, żeby w ogóle wzrastać, bo nie miałbyś potrzeby wzrastać, gdyby nie było bólu i tarcia. To jest też na przykład w runach zakodowane, nie? Runa, runa Naudis o tym mówi. Dokładnie o tym. To jest otwarcie w ogóle właśnie ciągu rozwoju, nie? Tarcie, potrzeba, pragnienie, ból. Potrzebujesz tego, żeby... Mieć bodziec do rozwoju, Zmiany. tak. I to wszystko integrujesz w sobie, i odkrywając stopniowo czym jesteś, zaczynasz to wyrażać poprzez swoje życie, i tu się pojawia spełnienie. Tu się mhm. pojawia to takie poczucie, jest okej okay w jestem tym wszystkim, na miejscu. Nie? jestem na miejscu. Jedynym drogowskazem w całym tym procesie jest to, co nazywamy sercem, nie? czyli połączenie. Ja wierzę, że to jest połączenie z tym wyższym miastem, ja, właśnie z duchem, nie? Mhm. Możesz to w innym systemie nazywać polem świadomości, nadświadomością, Bogiem, źródłem. Jakby wiesz, w jakiś względów kojarzymy to miejsce w ciele na poziomie serca, ale to jest po prostu połączenie z głębszego poziomu, nie? intuicja nie? czy ścieżka serca. To jest Twój jedyny drogowskaz w całym tym procesie. I tak naprawdę każdy w tym procesie jest. Jeden świadomie drugi nieświadomie, ci, którzy są nieświadomie, dla nich ten proces jest dużo bardziej bolesny zwykle, ci, którzy są bardziej świadomi w tym procesie, ten proces jest dużo bardziej, wiesz, wypełniony spełnieniem i pozytywnymi emocjami, ale bez tych negatywnych nie ma szansy na bycie pozytywnych, bo jesteś w dualizmie, nie? I oczywiście jest też opcja, żeby wyjść z dualizmu. I jedyna chyba filozofia na świecie, która o tym mówi, to jest Advaita Vedanta, nie? Czyli Ramana Maharshi ni Sergadatta tego typu mm -hmm. osoby. I to też się wprowadza do tego, k czym jestem. Nie? Maharshi właśnie poleca, wiesz, że jedyna technika medytacji, która według niego ma sens, to jest, to nazywa self-enquiry, czyli samopoznanie. Po prostu zadajesz sobie pytanie, kim jestem. Nie? Kiedy się pojawia odpowiedź, to zadajesz sobie pytanie, ale kto odpowiada. Nie? I tak cały czas wszystko podważasz, aż w końcu musisz dojść do świadomości. Ile jest głosów w Twojej głowie? Nie liczyłem. Ile ciebie jest w tobie? Ilu, ilu ciebie? Niezliczona ilość. Niezliczona ilość. No. Dlatego to też jest taka fajna przygoda. Który z tych, który, który odpowiada, jest prawdziwym mną, czy wszyscy mhm. są prawdziwym mną? Wszyscy są prawdziwi w pewnym sensie i w pewnym sensie żadnego z nich nie ma tak naprawdę, nie? Mówisz, jeden jest tworem twoich lęków, inny jest, wiesz, dzieckiem twoich oczekiwań i tak dalej i tak dalej, ale to wszystko jest wiesz twoje. Tylko jest to iluzją, nie? Są takie paradoksy, które są paradoksami tylko do momentu, w którym tego nie doświadczysz. Jak tego doświadczasz, to to przestaje być paradoks, tylko po prostu to czujesz na tak głębokim jest, tak poziomie. Po jest, tak, jest. Nie jest no, paradoksalne, tak jest. Brzmi to jak nawiedzona gadka, dopóki po prostu tego nie, nie doświadczysz, nie? Sama koncepcja to jest za mało. Masz koncepcję, potem tego doświadczasz że okazuje się, że doświadczyłeś dokładnie tego, co do czego miałeś koncepcję, ale to jest zupełnie inne jednocześnie, nie? Bo. Na tym poziomie, kiedy miałeś koncepcję, nie potrafiłeś jeszcze sobie tego wyobrazić. No tak. Nie miałeś zestawu narzędzi. Wyobrażałeś do tego. sobie z poziomu, na którym byłeś, tak. a ta koncepcja dotyczy innego poziomu, nie? innego tak. kąta patrzenia. I to samo można przełożyć na życie takie codzienne i na tych wszystkich zombiaków, mhm. bo my też byliśmy takimi chodzącymi, umarłymi, już, że nie mieliśmy życia i. Byśmy no. puści w środku. To jest etap. To jest setup. Każdy, każdy go przejdzie, jeden wolniej, drugi dłużej. Każdy ma swoje tempo. I ja w pewnym momencie swojego życia nie uwierzyłbym, że mogę być w tym miejscu, w którym jestem. Mhm. No bo to mi się nie, nie zgadzało. Ja już jestem skazany na to dno ja tam zostanę. I ja. Dopóki nie zacząłem działać po prostu. To, to ja i moja wola musiały podejmować decyzje i działania, bo myślenie o działaniach, to niczego nie zmienia, działanie. Tylko to musi być właśnie w zgodzie ze sobą i to się, to się wyłoży parę razy, to się nie uda parę razy, ale jeżeli naprawdę głęboko w to wierzysz i chcesz i idziesz za tym, pomimo... Tylko stary, znowu, co to jest w ogóle nie uda się? <laughs> Bo ja dzisiaj z perspektywy czasu nie wiem jak ty masz, ale jak ja patrzę na swoje życie z punktu, gdzie jestem dzisiaj, to ja już nie widzę żadnych porażek. To, to nie były. Tak, to nie są porażki. To nie jest z poziomu ego, nie? nie. Że wiesz, że jestem zajebisty, tylko wiesz, patrzę na przykład na, na ten moment, kiedy po dwudniowym ciągu staję przed lustrem i mam ochotę sobie strzelić w łeb, bo mam wrażenie, że już tym razem polecę zupełnie na dno. Bo po raz kolejny przewaliłem na przykład, wiesz, pożyczone pieniądze albo tego typu rzeczy. I dzisiaj na to patrzę i mówię: Wow, realizowałem plan zostania sobą, tym, kim jestem teraz. Dzięki temu, że tam byłem, to wiem, jak to działa. Mam, wiesz, na głębokim poziomie rozpoznane emocje, pragnienia, uzależnienia. Widzę, wiem, jak to wszystko działa. Jak ktoś do mnie przychodzi, to mówię: Stary, wiem, byłem tam. Nic się nie przejmuj, wyjdziemy z tego, nie wiesz. Ojej, wróci, wrócił ci nauk, nie ma problemu, też tam byłem. Zobacz, to działa tak, tak, i tak. Kurwa, faktycznie jest coś takiego. Mhm. Widzisz, spokojnie, nie? Więc wiesz, że dzięki temu mogę, mogę pracować i mogę wyrażać siebie w ten sposób, nie? I być w tym totalnie szczerym, tak. spójnym ze sobą, zgodnym. Tak. I, I właśnie... gdyby nie ten cały rozpierdol, to bym tego nie mógł robić. Więc tak naprawdę, wiesz, czy to była porażka, czy ja nie. wtedy sobie w życiu nie radziłem? Nie, stary, realizowałem od początku program zostania tym, kim jestem. Radziłem sobie w taki sposób, w jaki hmm. umiałem na daną chwilę. Hmm. I to mnie gdzieś miało, gdzieś to miało mnie doprowadzić. My to możemy nazwać porażką, bo ktoś to może ocenić jako porażkę, albo bo się wtedy bardzo źle czułem i bardzo hmm. bolało. Ale nie uważam tego za żaden błąd. Nie uważam, żebym popełnił w życiu jakikolwiek błąd. Jeżeli uważasz, że popełniłeś jakikolwiek błąd w swoim życiu, to znaczy, że nie jesteś zadowolony ze swojego życia. Bo znaczy, że chciałbyś się zmienić. Znaczy, że zmieniłbyś jedną rzecz, prawdopodobnie nie byś był w tym miejscu, gdzie jesteś. Mhm. No to chcesz być w tym miejscu, gdzie jesteś, jesteś zadowolony, czy nie? Jeżeli jesteś, to, to nie chcesz nic zmieniać, bo nie, nie doszedłbyś tutaj. Mhm. A jak nie jesteś zadowolony, to zastanów się dlaczego i to zmień. Znowu, nie mów za mhm. 5 lat, że coś byś tam zmienił kiedyś tam. Bo to już było, to nie wróci. Masz dzisiaj. No, Dlatego więc... to jest znowu oczekiwania, aż ktoś ci coś da. Nikt ci nic nie da. Bo to, to jest kolejna pułapka, nie? pułapka ego. Pułapka, która dotyczy tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Czyli <laughs> jeżeli masz pewne niewypełnione braki w sobie, pewne niezaspokojone potrzeby, to ulegasz iluzji, że kiedy pewne czynniki na zewnątrz się zadzieją, to będziesz miał to zaspokojone. Więc jesteś niezadowolony ze swojego życia, bo myślisz, że na przykład jakbyś miał więcej kasy, to byłoby coś, jakbyś miał inną rodzinę, to byłoby coś, jakbyś mieszkał w innym kraju, to byłoby coś, to jest niezadowolenie z życia, w miejscach, gdzie jesteś, nie? I ulegasz tej iluzji, że faktycznie, gdyby to się zmieniło, to byś się czuł inaczej. Chodzi w koniec końców tylko o czucie się. A czucie się możesz zrobić tylko za pomocą pracy wewnętrznej. Czemu tak bardzo skupiamy się na tym, czego nie mamy? Zamiast... Bo kojarzymy brak czegoś w stanem wewnętrznym, co jest złudzeniem. Patrzę, co mam, co mogę z tym zrobić, co mogę z tego ulepić. Nie będę miał czegoś, nie wiem, jeżeli nie mam pieniędzy, to, to no, to mogę ukraść, wow. A to niczego nie zmieni. Bo to, że ukradłem i mam, to nie znaczy, że ja potrafię coś z tym potem zrobić, że ja potrafię realnie zarobić i mieć. Mhm. No nie potrafisz, nie umiesz. Nie umiesz utrzymać tego na stałym poziomie. Jeżeli właśnie mam szybki strzał do pominy, ale czy ty potrafisz być szczęśliwy? Mhm. Tak, tak długofalowo, bez niczego. I znowu, nie, nie, zamiast się skupiać na tym, że kurde, nie mam kasy, nie mam motywacji, nie jestem szczęśliwy, dobra, to co masz? Jakie masz zasoby na dzień dzisiejszy? I zacznij z tym działać. Ludzie mają jakieś chore oczekiwania wobec siebie albo właśnie tłumaczą się. Bo komuś to było łatwiej. Skąd no to jest wiesz? ego znowu. Skąd, skąd, skąd wiesz? Nie wiesz? I czemu patrzysz na zewnątrz? No, to spojrzenie wewnątrz, takie szczere, odblokowuje bardzo dużo możliwości. Bardzo dużo. I to też jak ja zobaczyłem, jaki jestem w środku. Tak naprawdę. I zaakceptowałem to, bo to czułem całe życie. Całe życie to się próbowało gdzieś tam przebić, tylko to masz, oh, kurwa. to jeszcze za, zaciłkać. Za, zakopać. Jak pozwoliłem się temu przebić i wyjść, wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. To ile mam w sobie, właśnie radości życia, chęci do poznawania ludzi dobra, współczucia. Kurde, nigdy bym o tym nie pomyślał. Znaczy na pewno kiedyś tam o tym myślałem. To tak, tylko to już było tak dawno i tak dawno zacząłem to zakopywać, że, że już nie pamiętam. A teraz? Teraz jest git. Teraz jest git. Ja znowu, czy może być lepiej? Nie wiem. Na mój dzisiejszy sposób postrzegania Rzeczywistości? Nie. Nie wiem. Nie umiem sobie wyobrazić, żeby było lepiej. No ale To jest znowu. Po to rozmawiam ze sobą. Po to doświadczam, po to tak. rozmawiam z ludźmi, żeby nabrać perspektywy. Po to medytuję. Po to słucham siebie, po to się ruszam, żeby jeszcze lepiej poznać siebie. Jak reaguję, co myślę, dlaczego tak pomyślałem, skąd to się wzięło, co z tym mogę zrobić, czy to jest moje, czy to mi się przelepiło od kogoś. Jak będziemy prowadzić takie dialogi sami ze sobą, a potem będziemy się tym dzielić z innymi ludźmi, tak jak ja dzisiaj stołą, czy tak jak ostatnio, to okaże się, że te nasze dialogi wewnętrzne w głowie wcale nie są takie odklejone. Że takich ludzi myślących tak jak ty, ja. Jest więcej. I te rozmowy i szukanie kogoś, kto jest jeszcze dalej, znowu cię rozwiną. Znowu cię rozwiną. I właśnie to, co powiedziałeś, kurde, on już tam był. Mm -hmm. Szukanie osób, które są w tym miejscu, które były w tym miejscu, tym ja jestem teraz. Albo robienie samemu. Zamiast szukać kogoś, kto ci powie, no to znowu zajrzyj w siebie. Posłuchaj swojej intuicji i działaj. Zbierz doświadczenie, nie pomylisz się. To nie będzie porażka, błąd, tak jak powiedziałeś. Mm -hmm. To będzie doświadczenie. Nie wyszło. Tylko na razie zbuduj sobie taki bufor bezpieczeństwa, że nieważne co zrobię, dobra, może wrócę do swoich mechanizmów przetrwania na chwilę, ale znowu znam te mechanizmy i wiem, że to będzie chwilowe, bo jestem w stanie z tego wyjść, że jeżeli popełniłem błąd i muszę za to zapłacić jakąś cenę, okej. Okay. Zapłacę, wypłaciłem. raz już płaciłem tą cenę i dam sobie radę. Tylko nie chcę dawać sobie rady. Więc jeszcze bardziej uważnie podejmuję pewne mm. decyzje i działania. Ale jak przestaniemy nazywać to porażką, to też pozbędziemy się pewnego lęku. No ja, właśnie chciałem powiedzieć, że tu jest za tym wszystkim ten lęk, o którym znowu gadaliśmy na początku, nie? Który powoduje to myślenie, jakoś to przetrwa mm -hmm. Tu nie ma nic, kurwa, do przetrwania. To dość doświadczę, będzie, pójdę dalej. Mm. Będę po prostu, urosnę. Najwyżej zamkniesz oczy i ich nie otworzysz, nie? A no to tylko ciało nie otworzy oczu. Tyle. Będzie inna, jak będziesz będzie inna. potrzebować. Jak Ładnie. nie będziesz potrzebować, to nie będzie. Od wielkich mięśni dźwigania ciężarów do połączenia z wszechkosmobytem. To od sterydów. Zobacz no. Wybacz też. Y ten strach przed tym, co jest w środku, czy ten dyskomfort, który jest związany z tym, co jest w środku, jest tylko i wyłącznie powodowany brakiem rozpoznania tego, co jest w środku. Mm -hmm. Bo jeżeli rozumiesz mniej więcej, jak to funkcjonuje i z czego to wychodzi, to nic, czego się doszukasz w sobie, nie jest wcale straszne, ani nie jest dla ciebie w żaden sposób bolesne, nie? Wiesz, odkrywasz sobie pewną rzecz i wiesz, na tym etapie mówisz, okej, okay, fajnie, że to odkryłem, nie? a nie, kurwa, to już tego nie powinno być, nie, powinienem już być, wiesz, doskonały, czemu ja nadal się tak czuję, czemu tak myślę, na przykład, o kimś, nie, wiesz, chłopie. Tak masz. Tak ta, tak, mam i to z czegoś wynika i teraz, wiesz, moja brocha polega na tym, żeby zrozumieć i przetransformować to, żeby móc znowu wejść wyżej, nie, w sensie znowu się rozwinąć, bo wszystko jest po prostu bodźcem do tego, żeby się rozwijać, nie. Każdy ten ból, tarcie, ale też dalej. Kiedy wiesz, tego bólu i tarcia jest coraz mniej, to motorem do rozwoju jest po prostu kreowanie. Nie? Mhm. Czyli robisz wokół siebie pewne rzeczy, robisz jakiś projekt. Znowu je, ktoś tworzy korporację, ktoś tworzy yy, wiesz, yy, podcasty. podcasty. Ktoś tworzy gdzieś tam ashram do, do, do medytacji. Każdy ma swoją drogę, nie? Każdy mhm. wyraża się. Poprzez swoje życie w jakiś sposób. Ja to teraz, wiesz, zacząłem traktować jako to, że każdy z nas jest takim artystą, maluje obraz rozpoznaniem siebie, nie? I płótnem jest to, czym się zajmujesz. I w mhm. tym wypadku nie ma znaczenia, co ty robisz. Ty możesz robić, wiesz, miliardowy biznes i robić to właśnie z tego poziomu, a możesz medytować całe życie w zamkniętym wiesz, klasztorze i robić to z tego samego poziomu, co ktoś robi ten biznes, nie? To są znowu te takie dziwne, wiesz, skojarzenia i konotacje, co jest dobre, co jest nieco oświecone, a co nie. Nie ma żadnego znaczenia, co robisz, ważne w jakiego poziomu to robisz, nie? Ile ciebie jest w tym, jak zgodny jesteś w tym. No? I czy to idzie w serca, czy nie? Tak. To też, to też znowu nie jest coś, co po prostu klika i wiesz, od teraz już wszystko idzie w serce i w git, Bo to znowu ta pułapka starego myślenia, że kiedyś będzie dobrze. Mhm. Nie ma żadnego kiedyś i nie ma żadnego stałego stanu w przyszłości, do którego można dążyć. Nie, nie ma momentu, w którym jest dobrze. W sensie nie ma tego mitycznego hmm. momentu, po którym masz już bogostan, spokój, pogostan tak. i tak dalej. Do, nie? Do Zawsze jest coś do robienia. Jedyną stałą jest zmiana. I to jest banał, nie? Mhm. Ale to jest banał tylko do momentu, w którym naprawdę tego nie doświadczysz na fundamentalnym poziomie, co to znaczy, że jedyną stałą jest zmiana, nie? To jest to samo, co było w tym tripie z Ają, nie? Jedyne, co masz, co jest stałe, to uważność tego, że jesteś uważny i doświadczasz tego, co jest. A cała reszta, w jednej chwili, kurwa, nie masz niczego, co znasz, mhm. nie? Wiesz, o co chodzi. I to jest to, to jest właśnie ta stała, jedyna, która jest, nie? Nie ma żadnego punktu końcowego. No to, to trzymanie się, wieczne trzymanie się tego, mm -hmm. co znasz, no, będzie się trzymało cały czas w miejscu i w lęku przed tym, czego nie znasz. Mm -hmm. Więc trzeba się otwierać, trzeba mówić, trzeba wychodzić. Ktoś cię skrytykuje, tak. No, nie ma problemu. No stary w ogóle, co to jest krytyka, nie? Na pewnym, na pewnym poziomie, jak już, jak już patrzysz, nie? Jak już widzisz, jak działa umysł, jak działają emocje, nie? jak to wszystko jest wiesz, pokodowane z przeszłości, nie? z różnych doświadczeń, że mi jest bardzo łatwo, bo się zajmuję hipnozą, to ja ty, tych umysłów setki, jak nie tysiące już widziałem od środka i doskonale widzę jak różne zachowania działają nie trochę inaczej patrzę na rzeczywistość bo kiedy patrzę kiedy widzę wiesz człowieka i z nim rozmawiam to wi ro widzę rozkładają mi się programy od razu nie wiesz widzę w przestrzeni który program mówi mhm. co przemawia wiesz ja widzę strukturę umysłu od razu nie i teraz wiesz jak to widzisz ktoś cię komentuje ty nie, ty nie traktujesz tego osobiście. Nie? bo Ty po prostu widzisz program, nie? który tam jest. ten gdzie są lęki, pragnienia tego człowieka, niezaspokojone wiesz, potrzeby i e, jak ego wchodzi do akcji na to wszystko i próbuje go po prostu chronić i zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Ja wiem, że to nie chodzi o mnie, nie? Znaczy, się I, krytyka nie jest o tobie. Tak, i co więcej, byłem tam <laughs> też, bo byłem tym gościem, który potrafił wiesz, wylewać z siebie jad. W internecie, bo był sfrustrowany, więc wiesz, to, i tu się pojawia takie miejsce, takie prawdziwe współczucie. Znowu nie w poziomu ego, nie współczuję ci, bo jesteś niżej, tylko wiem, co czujesz, i rozumiem spoko. Nie ma problemu, nie? Byłem tam. No, no. to jest. To jest niesamowite. Widzieć siebie w ludziach mhm. po pewnym czasie. No. I właśnie to, co mówisz, to, 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 to wielkie współczucie i ta, to powiedzenie życzyć ci jak najlepiej. Niezależnie od tego, co mhm. mi powiedziałeś, co mi zrobiłeś. Rozumiem, skąd to się bierze. Mam nadzieję, że dojdziesz do tego miejsca, w którym jestem ja albo i dalej. Mhm. I to jest właśnie jeden z tych elementów spokoju, nie? Przestajesz mhm. traktować rzeczy osobiście. Widzisz po prostu programy, nie? które zupełnie automatycznie i nieświadomie są odtwarzane. Bo kolejna sprawa, że ktoś nie krytykuje ciebie. Jak może krytykować ciebie, nie znając ciebie? Mhm. To jest też no ten, na, pod, na podstawie jakiegoś tam. Krytykuje swój obraz ciebie, czyli tak. to, co wykreował sam w umyśle, tak. nie? Tak. Zamiast zapytać, spróbować, poszukać, dowiedzieć się czyli wyparcie i atak. no nie, nie możesz tego zrobić, nie możesz po, poszukać i, i popytać, bo jeszcze by się okazało, że Twój model jednak nie jest prawdziwy. Trzeba będzie coś zmienić. Trzeba będzie coś zmienić, że każda Kurde. zmiana z perspektywy umysłu jest niebezpieczna. Nie? Czyli, okej, okay, może być lepiej, ale może też być gorzej. Bo na pewno będzie więc gorzej. Więc lepiej być tam, gdzie jesteś. Skoro tyle lat no. już przetrwałem. Tak, no i znowu wracamy, nie? że to jest ten schemat, jakoś przetrwam, nie? To mhm. życie. Bierzesz zestaw schematów, których się nauczyłeś w dzieciństwie i powielasz to, powielasz to. Najczęściej aż do śmierci. Nie? I tak naprawdę widzisz po prostu, wiesz, co? W książkach Castaniedy był, był zajebiście opisane właśnie to, o czym mówimy. Castaneda to nazwał wyjaśnieniem cza, czarownika, nie? The Sorcerer's Definition, nie? definition? explanation. explanation. Wy, tak, wytłumaczenie czarownika, nie? Sorcerer's Explanation. Tam w końcu chyba w trzeciej czy czwartej, w trzeciej książce no, na koniec jest wiesz taki e, rekapitulacja Don Juana, jego nauczyciela, po której przychodzi właśnie wyjaśnienie czarownika, na który Don Juan stał się gotowy poprzez cały ten proces, nie? który przeszedł, z, z, w sensie Castaneda stał się gotowy na to wyjaśnienie mm -hmm. poprzez cały proces, przez który przeprowadził go Don Juan. Nie? I to wyjaśnienie czarownika w ogromnym skrócie sprowadza się do takiej wizji, że jesteś zamknięty w bańce swojej percepcji, nie? the Bubble of Perception. Każdy z nas jest zamknięty w bańce tej percepcji i patrzy na świat poprzez tą bańkę. I każdemu się wydaje, że bańka jest przezroczysta i patrzysz na zewnętrzny świat poprzez tą bańkę, a tak naprawdę jedyne co widzisz, to odbicie siebie w kopule. Znaczy, mhm. kopule, na przykład, na no, po, powierzchni, powierzchni wewnętrznej tej bańki, nie? Czyli co powiedziałem wcześniej? Jesteś Ta. lustrem jesteś lustrem Ta. tego, co, co tam jest w świecie. Mhm. I, I zabawa, wiesz, polega na tym, żeby najpierw poszerzać granice swojej percepcji, a ostatecznie wyjść z tej bańki, nie? Tylko dla nieprzygotowanego umysłu, to oznacza eksterminację, nie? Po prostu dezintegrację, też szaleństwo, nie? Jeżeli wyjdziesz z bańki. A nie jesteś na to gotowy. Utarłeś się o szaleństwo mhm. na swoich tripach? Tak. A Jakby nie, nie, nie człowiek, w którym pracuję, to parę razy bym myślał, że już nie wrócę, nie? No, jo, także wiesz, im bardziej w tym jestem, na przykład, tym bardziej rozumiem, czym jest chociażby schizofrenia, nie? Otwarte kanały, nie? Informacja, nie wiesz, kurwa, zrozumienie pewnych rzeczy, których nie jesteś w stanie zrozumieć. Otwierają ci się, wiesz. Otwierają ci się kanały, i nie wiesz, co to jest. I umysł próbuje to zracjonalizować i ubrać to w jakiś konkretny schemat, Ej. i wychodzi ci wiesz, coś takiego jak głos w głowie, który ci podpowiada rzeczy. Nie? Bo to jest po prostu mm -hmm. wpakowanie do pudełka, coś, co jest poza w ogóle Twoją bańką percepcji. Nie? Musisz to w swój model ubrać, bo umysł nic innego nie może z tym zrobić. Nie? Jakoś to po prostu wiesz, ubrać w pewną formę, która jest jakkolwiek znana i rozpoznawalna. I robią się z tego właśnie takie straszne rzeczy, nie? Zresztą, już e, będzie trzeci podcast, w którym o tym mówię, nie pamiętam znowu nazwiska, bo ciągle nie sprawdzam tego, ale m, praca bodaj doktorska jednego człowieka właśnie była na ten temat. Gość robił doktorat, m, który się wywodził z takiego rdzennego plemienia w Afryki, nie? Mhm. Pojechał na zachód, żeby studiować medycynę, nie? I robił praktyki, yy, czy, czy zbierał jakieś dane właśnie do, do, do czegoś w szpitalu psychiatrycznym, nie? I wiesz, wchodzą na ten oddział, patrzy i mówi, wiesz, do, do prowadzącego, czemu wy ich trzymacie w zamknięciu, nie? No jak, no przecież to są chorzy psychicznie, nie? Wiesz, schizofrenicy. U nas nazywamy ich szamanami, nie? <grytanie> Są ludzie ze zdolnościami. Ich trzeba trenować, a nie leczyć, nie? Wiesz, oni mają połączenie. Co wy z nimi robicie, nie? Jestem ciekawy, jak to jest w przypadku ludzi z autyzmem. Nie wiem. Ciężko mi się wypowiedzieć tutaj. Ale ja usłyszałem fajną rzecz, nie? Tego zagadka. Czym się różni szaman od schizofrenika? Mm, że jeden jest na zewnątrz, a drugi nie. Szaman kontroluje doświadczenie. Mm. Wszyscy jesteśmy szaleni w środku. No i wszyscy jesteśmy szamanami, tak naprawdę. To znowu wiesz, to jest ten bubble of perception, nie? To, że w Twojej bańce percepcji czegoś nie ma, to nie znaczy, że tego nie ma. O, nie? Jest, to, to, że jest Twoja percepcja zdanie. czegoś nie wyłapuje, nie to nie znaczy, że tego nie ma, nie? Wiesz, to, że nie umiemy instrumentami czegoś zmierzyć, to nie znaczy, że tego nie ma. Ale bardzo ważne jest to, co powiedziałeś wcześniej. Jeżeli ty tego doświadczyłeś, wiesz, że to jest i z tym działasz i pracujesz, to wcale nie znaczy, że jesteś lepszy od kogoś, mm -hmm. to po prostu jest twój poziom. No, to, no znowu z tej perspektywy te, te wszystkie wiesz, porównania nie mają znaczenia, nie, nie? Mają. nie mają sensu w ogóle. Nie? To się jakby ten model wypierdala jak domek z kart. Nie? Jest, są przecież ciekawe tematy. Zobacz, wiesz, żyjemy naprawdę w ciekawych światach, gdzie wiesz, postęp nauki dał nam mnóstwo zajbistej technologii i komfortu życia. Ale jednocześnie e, wyratwa zainteresowanie tym, co duchowe. Nie I mamy takie wiesz, zderzenie tego wszystkiego. No bo patrzymy strasznie daleko w kosmos. Mamy bardzo dużo technologii. I w pewnym momencie przestaliśmy patrzeć w siebie. A w nas się bardzo dużo dzieje. Że problemy z depresją, hmm. choroby, z czego się wzięły? Z braku rozpoznania, czym jesteś. Z braku zrozumienia, czym jesteś i jak działasz. Bo tak bardzo ze swoją percepcją wyszliśmy na zewnątrz, hmm. no, że zaczęliśmy się odklejać sami od siebie. Hmm. To jest w ogóle bardzo ciekawy paradoks. Kiedyś o tym myślałem. Nie? Niedawno o tym myślałem. Zobacz, fizyka jest gotowa przyznać, nie? że w naszej galaktyce jest coś, czego nie widać, i mhm. co zajmuje tam bodaj 70% wiesz, masy galaktyki. Mhm. Nie? Bo po prostu biorąc pod uwagę to, ile powinna ważyć, mniej więcej Ciędna nasza galaktyka, materia. nie. To ona się powinna kręcić z jakąś tam prędkością, a to się zajebiście nie zgadza. I jedyne, co możemy z tym zrobić, to to, że jest jakaś masa, której nie jesteśmy w stanie doświadczyć, która nie to, że stanowi jakiś tam procent, bo się nie mm -hmm. zgadzają detale, które mogą wynikać z błędu pomiarowego, tylko brakuje tam bodaj trzy czwarte masy galaktyki nie? i. Fizyka jest, wiesz, gotowa uznać teorię, że jest taka koncepcja, wiesz, ciemnej energii czy ciemnej mm -hmm. materii, Ciemne, jest, która, nie, tego, która nie wchodzi w interakcję z żadną znaną nam materią, więc nie da się jej w żaden sposób wykryć. Ale z drugiej strony, kiedy powiesz o sobie o ścisłym umyśle o energiach, duchach, rzeczach, które, wiesz, wpływają na ludzi, to ci powiesz, że jesteś jebnięty, że tego nie ma, nie? Wie, czekaj. Twoja nauka zakłada, wiesz, że trzy, trzy czwarte galaktyki. naszej nie galaktyki to jest coś, czego nie ma. Możemy jakby zmierzyć efekt w postaci tego, że mamy tą prędkość obrotową dysku, nie? Mhm. Ale tu mogę ci zmierzyć efekt w postaci zmiany na przykład w człowieku. Zmierzalne. Możemy wypełnić test przed i po na przykład pewnego rytuału na przykład, nie? I to będzie zmiana. No i możesz mi powiedzieć, że to jest, nie wiem, że to jest placebo, ale to czym jest Bo Wyjaśnij mi, jak to się dzieje. No bo, to jest, to jest kurwa, dokładnie wiesz. coś, co, 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 co mnie strasznie mm. męczy. Mm. Z jednej strony jestem ogromnym fanem nauki. Czego nie jestem fanem w nauce, to próba przełożenia wyników laboratoryjnych w ściśle kontrolowanych mm. warunkach na chaos życia. No to się nie uda. Mm. Pojawia się tak dużo zmiennych, że to, się, to mogą być wskazówki. Ale na pewno jeden do jednego tego nie przełożymy. Pytanie drugie. Jak bardzo jesteś ograniczony w możliwościach tworzenia badań? Bardzo. Nie jesteś w stanie sprawdzić wszystkich pomysłów i obserwacji. A realnie to, na czym się opieramy, czyli badania naukowe, to ktoś zobaczył coś, coś go zainteresowało, stworzył pewną hipotezę i potem miał pieniądze na to, albo chętnego na to, żeby to potwierdzić lub, lub temu zaprzeczyć. Najlepiej potwierdzić, bo wtedy lepiej się to sprzedaje. Więc konstruujesz badanie i ono coś potwierdza, ale ono jednocześnie nie wyklucza bardzo wielu rzeczy. Właśnie to nawet w drugą stronę działa. Wejbiście eee, o tym powiedział Andrzej Dragan. Kojarzysz mm. pewnie eee, profesora, nie? Dragana. Mm -hmm. eee, ostatnio sobie kupiłem kwantachizm, nie? Tę książkę. I on tam na samym początku pisze, nauka niczego nie udowadnia. Mm -hmm. Nauka niczego nie udowadnia. Nauka tylko pokazuje, co jest, stan na, rzeczy. Na, 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 nauka tylko, wiesz, jakby, dokładnie, pokazuje stan rzeczy, nie? i teraz nauka się zajmuje tym, żeby obalić, nie, i wiesz, to, co my nazywamy wiesz, fizyką, mhm. to są po prostu to, co nie jest już teorią czy hipotezą, tylko jest nauką, to jest coś, czego nie, nie udało się obalić. Tak. Że to, co mamy na przykład w liczbach, jest zgodne z tym, co obserwujemy tak. doświadczalnie. Nie? Więc wiesz, dopóki czegoś nie obalisz naukowo, nie, nie wykażesz, że działa to inaczej, mhm. to nie potrzebujesz żadnego potwierdzenia. Nie? Mhm. Nauka nie musi niczego potwierdzać. Wiesz, ona się nie tym zajmuje i to jest taka rzecz, której mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi nadal nie, nie, kuma. nie kuma, jeżeli hmm. chodzi o naukę, nie? że tak naprawdę w wielu koncepcjach wcale nie ma sprzeczności. Tak. I też mi się zajebiście to podobało wiesz, u, 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 u pana Dragana, to że wiesz, on otwarcie mówi, ale słuchajcie, my nie wiemy czym jest świadomość, nie? Wielkie umysły nie mają pojęcia. No. I wiesz, i, i nie, nie, nie zabiera na przykład stanowiska na te tematy, bo się na tym, bo po prostu jakby to nie jest jego e, ta dziedzina. Dziedzina, nie? Ale Działka. mówi, wiesz, na przykład się odnosił do różnych takich, wiesz, tych szalonych teorii na temat, wiesz, kwantowej natury myśli i tak mhm. dalej, nie? Mówi, wiesz, obiekt mózg nie za bardzo zachowuje nam się jak obiekt kwantowy, przynajmniej nie mamy żadnych dowodów, nie? Wiesz, jakby... Był jakiś jeden taki papier, ale mhm. jak oglądałem jedną panią właśnie... Ale mówi, mówi po prostu w skrócie, wiesz, ale my nie wiemy, czym jest świadomość. Nie, my nie wiemy, czy świadomość jest krowana przez mózg, nie? Przynajmniej tak go zrozumiałem. Mamy świadomość i nie wiemy, co to jest do końca. Nie umiemy tego, wiesz, opisać, nie? Nie umiemy tego nawet dobrze wiesz, zbadać doświadczalnie. Nie? Wyślę ci zajebisty podcast. Wyślę ci jedną rzecz. Myślę, że Ci się spodoba. Stara, stara, właśnie rozważania hmm. na temat. Świadomości ulokowania świadomości dwóch takich panów Amerykanów, doktorów gadało. Dwóch panów Amerykanów. To już, to już robi wiesz. znaczy, że jest legit. Lepsze byłoby ci? dwóch ruskich z lat 70. Wieś Wieś ci Był naprawdę dobry. Uff. Ale popłynęliśmy. No, czas do brzegu, nie? Do brzegu. E, pijcie wodę. Pijcie wodę. <laughs> Chodźcie spać e, wcześniej Wstawajcie rano i będzie dobrze. Nie oglądajcie światła niebieskiego i ruszajcie się jak najwięcej. Takie są wnioski z tej rozmowy. <laughs> wnioski z tej rozmowy. Szybkie podsumowanie: żeby nie... rozliczcie się ze sobą, zajrzyjcie w siebie, nie bójcie się tego, co tam zobaczycie. Zobaczycie tam dużo duże bagno, no, ale ono jest. Trzeba powiedzieć, że ono jest. Kto definiuje, że to jest bagno? Z sami możemy sobie zdefiniować. Albo zobaczymy tam. W wspaniałe jezioro. Hmm. Whatever, nieważne co tam znajdziecie, to tam Właśnie. jest. Czy przed, czy po procesie patrzysz, zobaczysz dwie różne rzeczy. To prawda. Trzeba zajrzeć w siebie, pogadać ze sobą, nie bać się zmiany i puszczenia tego, co nam nie służy i zacząć, zacząć tworzyć swoją własną rzeczywistość. Mm -hmm. Zgodnie z sercem, intuicją i obserwacjami doświadczeń. Jo. Tak jak jo. Paweł Pawlak i Konrad to polski tego czasu. Jedyna I... jedyne odpowiedzi są w środku. Mm -hmm. Na zewnątrz nie da się niczego ogarnąć. Mm -hmm. Można się oszukiwać jakiś czas, ale to i tak upadnie. Nie? My się oszukiwaliśmy przez mm -hmm. lata i po latach widzimy się tutaj mamy zupełnie inną perspektywę. I co więcej, rzeczy, jak się... ogarniesz te rzeczy w sobie, to wszystko to, czego pragnąłeś wcześniej, przychodzi dużo łatwiej. Mm -hmm. Siano, wygoda, luz, czas możliwości, ludzie, to wszystko po prostu przychodzi, bo zaczynasz być z tym spójny, nie? Mm -hmm. Zaczynasz mieć możliwości do tego i to nie wymaga tyle stresu, nie wymaga tyle znoju e, i tego ciągłego, tej ciągłej potrzeby, wiesz, napierdalania, żeby mieć, nie? To po prostu jest, to przychodzi, no, to, dokładnie. to jest. Myślę, się, że tym pozytywnym akcentem możemy, zakończyć. możemy ogłosić ciach bajera. <laughs> Także dzięki Konrado się. za spotkanie. Jak ktoś to wytrzymał, to bardzo mu dziękuję. <laughs> Sprawdźcie koniecznie Sociale Konrada. Podlinkowanie oczywiście jest. Będziemy też wdzięczni za komentarz, co o tym myślicie, jak wyglądały wasze laika, historie. Laika, komcia. Pokazanie tego tym, którzy po, potrzebują, potrzebują, którzy potrzebują. Zostawcie też sub, suba Finer Warsaga. Jak ktoś chce coś powiedzieć, przekazać, napisać, podzielić się albo usłyszeć moje zdanie, to najlepiej do mnie napisać na Instagramie. Zawsze chętnie przeczytam, odpowiem. Dzięki w takim razie. Dzięki. Dzięki, Dzięki wam za uwagę i do zobaczenia. Pewnie będziemy Dziękuj to Bajera. powtarzać za Mam jakiś nadzieję. czas. Albo pójdziemy potańczyć.